Kochani Państwo, w naszym szlagierowym studio z największą przyjemnością witam uśmiechnięte, piękne, śpiewające dziewczyny, duet Hajdulki, czyli Agata Gruszka-Zorychta i Sandra Grzybek. Witamy serdecznie. O, jak równiutko powiedziałyście, witamy serdecznie. Ćwiczyłyście to? Tak, bardzo długo. Tak. No, świetnie przygotowane, to już widzę, w znakomitych humorach, tego jestem pewny. Dziewczyny, jesteście znane z koncertów, wprawdzie w Liście Śląskich Szlagierów debiutujecie w studio, to prawda? Tak, tak. Tym bardziej gorąco Państwa zachęcam do obejrzenia tego wywiadu od początku do końca. Dobrze powiedziane, co? Bardzo dobrze. No to świetnie. Na pewno nasi telewidzowie chcieliby bliżej poznać obie nasze panie. Wobec tego zapytam, co robisz na co dzień, Agata? Na co dzień jestem wychowawcą świetlicy w szkole społecznej w Chorzowie Batorym. Och, jak pięknie, to tych wychowanków twoich pewnie chciałabyś pozdrowić, to taka okazja w telewizji. Tak, tak, oczywiście chciałabym pozdrowić dzisiejszym tematem, a dziś byliśmy w kosmosie i kosmici rozmawiają zizi zaza zu. Zizi zaza zu, proszę Państwa. Rozpoczęliśmy kosmicznie. Droga Sandro, ty też tak w kosmosie zizi zaza zu? Codziennie, gdyż również pracuję w szkole, u nas kosmici są na co dzień. Również serdecznie pozdrawiam moją klasę 0B, w której mam przyjemność być wychowawcą. No, dwie śpiewające belferki, proszę Państwa, to już jest coś. Wychowują dzieciaki, a swoje też wychowujecie? I męża przy okazji, co? Męża wychowuje do gotowania, a dzieci wychowuje do życia. Tak? Mhm. A sporo tych dzieci, bo to wiesz... Dwójka. O, to dwójka, chłopczyk i dziewczynka. Do świetlicy już chodzą, czy nie jeszcze? No teraz jest właśnie ta drastyczna decyzja dla rodziców, czy sześciolatka posłać do szkoły, czy zostawić w przedszkolu, więc... Tą decyzję zostawimy ważniejszym, że tak powiem, decydentom, ale zapytam Sandrę Hajdulki. No ta nazwa, aby się dobrze skojarzyła w Polsce, w świecie i w kosmosie, to może przybliż, dlaczego Hajdulki? Hajdulki dlatego, że pochodzimy z Hajduk, czyli z dzielnicy miasta Chorzowa, jednej z najstarszych dzielnic. I bardzo pięknej. Pozdrowiamy bardzo wszystkich z Hajduk. Jak najbardziej. Tam również się rozpoczęła chyba nasza przygoda, bo tam się poznałyśmy z Agatką, właśnie w Hajdukach, w Miejskim Domu Kultury Batorym. Batory, okej. Okay. I co, to poznanie zaowocowało tym, że śpiewacie tak, razem? Bo to był zespół wokalny, w którym żeśmy śpiewały, no i tak nam po prostu zostało. Zostało. Takie rozśpiewane wchodziły do studia, że chyba im na długo tak zostanie. Oj, Hajdulki, Hajdulki, niebawem święta Wielkiej Nocy. Wielkanocne tradycje w Twoim domu. Pieczenie ciast i babek. Twoja specjalitet dla maison, tak? Oczywiście, że tak. Różnego typu mazurki, makowce. A baranki? Baranki jakieś też? Z foremki czy może? No, czasami wyjdą. Dobrze. A kto cię na śmingus dingus, że tak powiem, oblewa wiadrem wody? No przede wszystkim mąż, no a potem cała reszta rodziny. Oj, to nieźle wymoczona Hajdulka będzie. Oj, tak. Niebawem. A jak u ciebie, Agata? U mnie muzycznie, ponieważ śpiewam w scholi. Bo ja nie cały czas śpiewam, tak, więc od Wielkiej Środy jesteśmy w kościele, w czwartek, piątek, z mężem, z dziećmi, rana do wieczora i jest przecudownie. I co śpiewacie? A w tym roku nowość, psalm z XVI wieku. Proszę Państwa, tak. Nowe odkrycie, psalmy między szlagierami. No, to jest coś, to jest coś. Agata, a kapela na cztery głosy, więc jest co ćwiczyć. Proszę Państwa, jakie tutaj mamy talenty dzisiaj. Jest co ćwiczyć, może usłyszymy kiedyś jakiś psalm w Twoim wykonaniu, czy rodzinnym wykonaniu waszym. Dobrze. A mąż się zgodzi? Znaczy mąż nie śpiewa, mąż nie słucha. Śpiewa. I pilnuje dzieci, żeby nie uciekły z kościoła. Takiej kobiety trzeba słuchać. Ale mamy wesoło i dowcipnie tutaj u nas. Słuchajcie, tym bardziej, że dowcipny jest tytuł waszej debiutanckiej piosenki, waszego szlagieru, bo brzmi on jak? Miłość z karty menu. Proszę bardzo. Można sobie wziąć kartę, proszę Państwa, z napisem miłość menu i wybrać sobie rodzaj miłości. Tak? Ale o co tu chodzi, Agata? O co tu chodzi? Bo wiesz co, z tym wybieraniem miłości to ja jestem ostrożny. Ja myślę, że chodzi o to, żeby znaleźć kogoś takiego w życiu, żeby się po prostu z nim dobrze czuć. Mimo, że czasami gdzieś tam można, częściowo czasami, nie nadawać na tych samych falach, ale
ale żeby się z taką osobą czuć zawsze dobrze i z pryszczem, i bez pryszcza, i w święta, i z głodnym brzuchem. I każdego dnia na inny sposób, czyli inny numer z karty menu. Proszę Państwa, zrobiło mi się... Odrostem na włosach. Oj, słuchajcie, z pryszczem, z odrostem, każdego dnia na inny sposób. Proszę Państwa, zrobiło się gorąco w studio, powiem szczerze, i wesoło przy okazji. Ale na serio, to jak wyczuwam, to tu chodzi o... Przez żołądek, bo to menu, tak? Przez żołądek do serca. Jak tak po śląsku, bo wyście są śląskie dziołchy. To Wy tak trochę godocie, czy tak pięknie tu mówicie, ale... My w szkole pracujemy, więc my musimy pięknie mówić. A dlaczego? W szkole niekierzy godają. A co, jak tam jest u was? Nie godacie w szkole? Nie. Jak dyrektor nie widzi, to się trochę godo. Jak nie widzi, czy nie słyszy? On nie widzi i nie słyszy. Nie widzi i nie słyszy. Fajny dyrektor. Pozdrawiamy go. Moje dzieci generalnie w szkole dużo godają. Więc a jakbyś miała tym dzieciom coś powiedzieć po śląsku, to co byś powiedziała? Że przaja im mocno ja. Słuchajcie, ona tym dzieciom bardzo mocno przaje, czyli Sandra, Belferka, Agata. Tyż, ja? Przaję. Ja też im przaja, ja. I wszyscy, wszystkie dzieci nasze są tak, kiedyś śpiewała... Majka Jeżowska. Proszę bardzo. A ja rozmawiałem, proszę Państwa, ze znakomitym, uśmiechniętym duetem Hajdulki, czyli fajne dziążki z Hajduk, rozśpiewane. Tańczycie też trochę? Ja. Mamy jeden taki krok. Zawsze go wykonujemy. I tym miłym akcentem, proszę Państwa, ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypomnę tylko, że ze mną i z Państwem były Hajdulki, czyli Sandra Grzybek i Agata Gruszka-Zorychta.